Witam Was bardzo serdecznie pokojem Bożym i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka poświęconego Bożemu dekalogowi. Dzisiaj będziemy mówili o piątym bożym przykazaniu, a więc jesteśmy mniej więcej w połowie naszego rozważania. Jak brzmi piąte przykazanie, jest ono zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale od wersetu właściwie jest to jeden werset, werset 12. Czci Ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Jeżeli pamiętamy poprzednie odcinki i przykazania, o które omawialiśmy, to dotyczyły one przede wszystkim naszych relacji z Bogiem. A więc pierwsze przykazanie mówiło, to było żądanie Boże i oczekiwanie, aby Człowiek nie miał innych bogów oprócz niego, aby nie oddawał czci nikomu innemu. Drugie przykazanie zabraniało, czy zabrania nam wykonywać jakichkolwiek wizerunków Boga, wyobrażeń, czy to w postaci zwierząt, roślin, czy jakichkolwiek innych wytworów ludzkiej wyobraźni, zabrania oddawania czci tym obrazom, czy rzeźbom, przedmiotom. Mamy oddawać cześć jedynie Bogu i mamy to robić w, w duchu i w prawdzie. Kolejne przykazanie mówiło o tym, aby czcić Boże imię, aby nie lekceważyć tego świętego imienia, aby nie wypowiadać go zbyt często, aby go nie nadużywać. I kolejne czwarte z kolei. Przykazanie mówiło o tym, że Bóg, który stworzył Ziemię i świat, ustanowił również jako pamiątkę swojego stworzenia sobotę, sabat, dzień siódmy. I właśnie ten dzień pobłogosławił, poświęcił i oczekuje od swoich wyznawców, że będą w tym dniu powstrzymywali się od wszelkiego działania, od pracy. Będą w tym dniu oddawali cześć jedynie Bogu stwórcy. Piąte przykazanie oprócz nakazu czci rodziców zawiera również obietnicę. Jest ona zawarta tutaj w słowach, aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Oczywiście słowa te są, były skierowane do Izraelitów pod górą. I oni jeszcze wtedy nie weszli do ziemi obiecanej, ale obietnica właśnie przewidywała to, że kiedy Izraelici wejdą do ziemi obiecanej i będą spełniali Boże przykazania, wówczas ich życie będzie długie i dostatnie, szczęśliwe i błogosławione. Zwróćmy również uwagę na to, że piąte przykazanie tak naprawdę zaczyna, Mówić o tym, jakie relacje powinny panować w tym naszym świecie, tutaj ziemskim. Bóg rozpoczyna od rodziców i osoby, która czyta przykazania. Kiedy zastanowimy się, do kogo są skierowane przykazania Boże, to przede wszystkim są one skierowane do ludzi dojrzałych, dorosłych, świadomych. Mających wolną wolę oraz prawo wyboru. A zatem czci ojca swego i matkę swoją to nie jest tylko przykazanie obowiązujące małe dzieci, aby słuchać swoich rodziców, ale przede wszystkim jest ono skierowane do osób dojrzałych, dorosłych, które mają swoich rodziców być może już w podeszłym wieku, wymagające, wymagających opieki i właśnie. W tym przykazaniu zawarta jest myśl, że każdy człowiek jest zobowiązany przez Boga, aby troszczyć się o nich, aby starać się zapewnić im jak najlepszą przyszłość w podeszłym wieku. Proszę również zwrócić uwagę, że przykazanie mówi czci ojca twego i matkę twoją. Zapis nie mówi opiekuj się, szanuj Słuchaj, ale mówi czci Ojca Twego i Matkę Twoją. I oczywiście tutaj ten zapis jest bardzo skrótowy i trudno jednoznacznie powiedzieć na pierwszy, po pierwszym czytaniu, co Bóg miał na myśli: czci ojca Twe, mówiąc czci ojca Twego i Matkę Twoją, ale myślę, że jest to ważne, ważne słowo. I ważny temat, aby spróbować zastanowić się, o co tutaj naprawdę chodzi. Jeżeli chodzi o Boże przykazania, najczęściej, kiedy rozmawiamy z ludźmi wierzącymi, akcentują oni znaczenie dwóch wielkich przykazań, o których mówią Ewangelie. Zwłaszcza te, które powtórzył Pan Jezus Chrystus w rozmowie z uczonym w piśmie. Będziesz miłował Pana Boga Twego. I będziesz miłował bliźniego Twego. Oczywiście, ja tutaj dokonuję pewnego skrótu. Oczywiście, te dwa przykazania, najważniejsze przykazania, są tylko pewnymi ogólnikami. Jeżeli człowiek chce tak naprawdę dowiedzieć się, co to znaczy kochać Boga, co to znaczy kochać człowieka, to musi sięgnąć głębiej w Boże Słowo i musi doczytać, dowiedzieć się, Jakie zasady panują w relacjach między Bogiem a człowiekiem, a człowiekiem a człowiekiem? Oczywiście pomaga nam w tym dekalog 10 Bożych Przykazań, ale również chociażby na podstawie rozważań piątego Przykazania o czci rodziców, widzimy, że również jest to niewystarczające, abyśmy tylko znając 10 Przykazań mogli właściwie czcić swoich rodziców. Myślę, że cała lektura Bożego Słowa pomaga nam dopiero tak naprawdę zrozumieć. Boże intencje, boży charakter i boże oczekiwania w stosunku do nas, do ludzi. Nie będziemy dziś pewnie rozważali całego wszystkich tekstów, które mówią o tym, jakie relacje powinny panować między rodzicami a dziećmi i co to znaczy być posłusznym swoim rodzicom albo co to znaczy ich oddawać im cześć, co to znaczy. Um, Oddawać im należny szacunek. Ja tylko chciałbym wyzmiankować, że Pan Jezus, kiedy miał świadomość tego, że odchodzi z tego świata, że najpierw będzie ukrzyżowany, ale później zmartwychwstanie i wróci do ojca, pod krzyżem zwrócił się, zwrócił się do swojej matki, ale również do apostoła Jana i przekazał Janowi obowiązek troski. O jego matkę, właśnie temu apostołowi. Jest to niezwykły tekst zapisany właśnie w Ewangelii Jana, który świadczy o tym, że Pan Jezus, mimo że był już wtedy umęczony, był skazany, był tuż przed śmiercią, jeszcze wtedy pamiętał i troszczył się o swoją matkę. Jest to niezwykłe świadectwo czci do rodzica jaką pokazał nam sam Zbawiciel. Myślę zatem, że samo przykazanie czyli ojca twego i matkę twoją nie budzi naszych kontrowersji, nie budzi żadnego sprzeciwu, jak to miało miejsce w poprzednich przykazaniach tym bardziej, jest to przykazanie, które nie zostało jakoś zmodyfikowane na przestrzeni wieków. I generalnie nie ma z nim problemu, jeżeli chodzi o akceptację, ogólną akceptację i również takie przyjęcie przez ludzi wierzących. I chciałbym jeszcze przy tej okazji, że jesteśmy przy piątym przykazaniu, zwrócić Waszą uwagę na fakt, że przykazania Boże od samego początku były dzielone na części. Mówi się o tym, że pewna ilość przykazań to są oczekiwania Boże w stosunku do człowieka i jakby regulują relacje między Bogiem a człowiekiem. Natomiast ta druga grupa, umownie się mówi, że druga tablica, to jest tablica, która mówi o relacjach człowieka z drugim człowiekiem. Teksty biblijne sprawozdają, że kiedy Mojżesz schodził z góry, Bóg dał mu dwie tablice. Właśnie dlatego ludzie umownie dzielą przykazania dekalogu na te dwie tablice. Tylko. Bardzo ciekawa informacja jest taka, że te tablice były zapisane z obu stron. Więc mamy cztery strony i dziesięć przykazań. Czy zatem było tak, że na jednej tablicy było pięć, na drugiej pięć? Czy jak mówią na przykład niektórzy, na jednej tablicy były cztery, a na drugiej sześć? Albo jeszcze inne relacje, ale raczej dotyczą one dekalogu zmienionego przez tradycję. Na pierwszej tablicy był, był, były trzy przykazania, a na drugiej siedem. Spróbujmy wniknąć w tekst pierwszych pięciu przykazań i zastanowić się, czy można wyczytać z nich jakąś informację zawierającą, jakąś informację zawierającą wskazówkę, które. Tablica albo jak należy podzielić te przykazania. I posłużę się tutaj takim wykresem, może nie wykresem, ale graficznym przedstawieniem tekstu pierwszych pięciu przykazań, aby pokazać wam, w jaki sposób zostało, zostały skomponowane przykazania dekalogu, jeżeli chodzi o zapis. I jest to bardzo ciekawe, że Bóg w pierwszym przykazaniu um, mówi: Ja jestem Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Natomiast piąte przykazanie kończy się takimi słowami: aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Teksty biblijne są skomponowane w bardzo specyficzny sposób. Bardzo często są one symetryczne względem siebie, to znaczy część wypowiedzi łączy się z kolejną częścią na zasadzie symetrii i tak jest właśnie w tym przypadku. Pierwsze przykazanie mówi: Jam jest Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Podobny wątek, czyli wprowadzenia albo wyprowadzenia, ale również ziemi Pojawia się w piątym przykazaniu. Końcówka tego przykazania mówi: Aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Zwróćmy też uwagę na przykazanie drugie i czwarte. Są to najobszerniejsze przykazania i najlepiej wytłumaczone, najlepiej umotywowane przez Stwórcę. Po pierwsze, zobaczmy drugie przykazanie. Mówi, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek. Właściwie przykazanie mogłoby się tutaj skończyć. Ale jest ono o wiele dłuższe. Mówi, nie czyń sobie rzeźbionej podobizny czegokolwiek, co jest na górze, w niebie, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. A więc, żeby nie było niedomówień, Bóg. Zabrania czynienia jakiejkolwiek podobizny stworzenia, które znajduje się, czy to lata w powietrzu, czy chodzi po ziemi, czy mieszka w wodzie, czy właśnie w głębinach morskich. I Bóg mówi dalej, nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja Pan Bóg twój jestem bogiem zazdrosnym. Mamy tutaj wyjaśnienie i umotywowanie tego przykazania, dlaczego mamy nie y, czynić żadnych wizerunków i nie oddawać im czci. A więc mówi, gdyż ja Pan Bóg jestem bogiem zazdrosnym i mówi, każe. Winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, i okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują. I teraz spójrzmy na przykazanie czwarte. Znowu ono zaczyna się w taki bardzo prosty sposób. Pamiętaj o dniu Sabatu, aby go święcić. I znów ten zapis mógłby tutaj się zakończyć, ale się nie kończy. Bóg wyjaśnia. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga twego, a więc to jest Jego dzień. I tutaj, żeby znowu nie było niedomówień, nie domówień, Bóg wyraźnie mówi, nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani służebnica, bydło, ani obcy przybysz. Który mieszka w Twoich bramach. Co jest bardzo ciekawe, przykazanie wymienia tutaj jakby siedem elementów. Od człowieka, który słucha przykazania nie żadnej nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ale później mówi: syn, córka, sługa, służebnica, bydło. Obcy przybysz. Widzimy tutaj jednocześnie takie stopniowarnie, w, być może w hierarchii wartości. Syn, córka, sługa, służebnica, bydło obcy przybysz. I znowu pojawia się fraza, podobnie jak w drugim przykazaniu. W drugim przykazaniu, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem drog Bogiem zazdrosnym. A tutaj pojawia się fraza, gdyż w sześciu dniach uczynił Pan. Niebo i ziemię, może i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął, a więc jest umotywowanie, wyjaśnienie, dlaczego Bóg oczekuje, abyśmy powstrzymali się od pracy siódmego dnia, tygodnia. Mówi, ponieważ Bóg, który wszystko uczynił, uczynił w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął i podobnie również oczekuje od człowieka, któremu oddał w panowanie cały świat, że będzie Podobnie naśladował Stwórcę, będzie po prostu odpoczywał w sobotę. I zwróćmy uwagę, to drugie i czwarte przykazanie tworzą taką symetrię, a więc zapis pierwszego i piątego tworzyły symetrię, drugiego i czwartego tworzą symetrię, i w środku jest przykazanie trzecie, które mówi, jest stosunkowo krótkie i mówi o tym, abyśmy nie nadużywali imienia Pana Boga. I nie wzywali go do czczych rzeczy. Nie nadużywaj imienia pana bogatwego, gdyż nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. Krótki zapis, bez szerszego wyjaśnienia, ale jest on umiejscowiony w samym środku. Co jest jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o tematykę tych pięciu przykazań. Mają również one swoje miejsce właśnie w tej symetrii. Zwróćcie uwagę. Pierwsze przykazanie mówi, nie będziesz miał bogów innych obok mnie, a więc nie będziesz nikomu innemu oddawał czci oprócz mnie. Co ciekawe, piąte przykazanie mówi akurat również o czci. Czci ojca Twego i matkę Twoją, aby długotrwały Twoje dni. W ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Więc zobaczmy, zobaczmy, jeżeli chodzi o tematykę, również zachodzi tutaj symetria. Czy ta symetria zachodzi w przykazaniu drugim i czwartym? Myślę, że tak, dlatego że drugie przykazanie mówi: Nie czyń sobie, dotyczy naszego działania. I czwarte przykazanie również mówi nie czyń, nie będziesz wykonywał żadnej pracy, więc dotyczy naszego, naszej aktywności, naszego działania. Natomiast trzecie przykazanie mówi o naszych słowach, mówi o wypowiadaniu się, o, o tym, w czym jesteśmy również bardzo aktywni. Ale również Bóg oczekuje, że będziemy mieli pod kontrolą swój język, swoje słowa i nie będziemy nadużywali imienia Pana Boga naszego. A zatem y, pierwsze pięć przykazań mówi ogólnie o tym, że Bóg pragnie, abyśmy podporządkowali mu się w różnych sferach naszego życia. Y, Bóg pragnie, abyśmy łączyli z nim uczucia, abyśmy oddawali mu cześć. Abyśmy nie dzielili tych uczuć i nie próbowali jednocześnie oddawać czci jemu i komukolwiek innemu oprócz rodziców, których każdy z nas ma i powinien szanować i czcić. Oczywiście nie ma tutaj mowy o takiej czci, jak cześć oddawana Bogu, niemniej jednak treść tych przykazań jest bardzo podobna. Drugi element naszej aktywności to jest właśnie ta aktywność niewerbalna, prawda? Czyli to, co czynimy. A więc Bóg mówi, nie czyń sobie podobizny, i mówi, odpocznij po sześciu dniach pracy. Sześć dni możesz pracować, możesz wykonywać swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana. No i w środku tych pięciu przykazań jest przykazanie trzecie. W którym Bóg ostrzega nas, abyśmy nie wypowiadali zbyt wielu słów, zwłaszcza jeżeli chodzi o imię naszego Boga, abyśmy zwracali uwagę na to, co mówimy i wypełniali, również byli prawdomówni. Więcej na ten temat więcej tekstów mówiących o tym, jak powinna wyglądać nasze, nasza aktywność werbalna. Mówi reszta Bożego Prawa, kiedy jest mowa o składaniu ślubów, o składaniu przyrzeczeń, a w bardzo piękny sposób podsumował to Pan Jezus, kiedy mówił: Niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie. A więc poprzestancie na prostych słowach i jednocześnie podążajcie za nimi żeby nie było rozdźwięku między tym, co mówicie, a tym, co robicie. A zatem analiza pierwszych pięciu przykazań sugeruje nam, że tak naprawdę pierwotnie była to pierwsza część Bożego Dekalogu. Od pierwszego przykazania do piątego, natomiast od szóstego do dziesiątego to jest druga część. Myślę, że. Jest to dosyć naturalne, jeżeli uświadomimy sobie, że tak właściwie, kiedy wyliczamy bardzo często do 10, to posługujemy się swoimi palcami u rąk. No i wiemy, że w jednej ręce mamy 5 palców, w drugiej 5 palców, a więc aby lepiej zapamiętać dekalog, możemy posiłkować się właśnie swoimi palcami i w naturalny sposób podzielimy ten dekalog na dwie części. Jedna ręka to jest pierwsza tablica, pierwsza część dekalogu, druga ręka to jest druga część dekalogu. Co więcej, jak dowiemy się w następnych odcinkach, te kolejne pięć przykazań są bardzo krótkie. Właściwie nie wyjaśniają niczego więcej, zawierają tylko bardzo krótkie oczekiwania i zakazy. Właściwie są to wyłącznie zakazy. Zatem podsumowując, jesteśmy po rozważaniu pierwszych pięciu przykazań i to, co ich je charakteryzuje, to dosyć rozbudowana treść, Bóg, zwłaszcza w drugim i czwartym przykazaniu bardzo używa wielu detali i wyjaśnia, jak ma wyglądać wypełnianie tych przykazań. Jednocześnie już ten już ta pierwsza grupa pierwsza grupa pięciu przykazań pokazuje, że oczekiwania Boże względem nas dotyczą nie tylko tego co robimy, ale to co to jak myślimy, jakie uczucia żywimy w stosunku do niego i jednocześnie jak używamy swojego języka. To na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że Analiza tego krótkiego przykazania, ale jednocześnie przypomnienie tych pozostałych czterech i zebranie ich w jedną całość pomoże nam lepiej zapamiętać, zrozumieć przykazania i jednocześnie uświadomić sobie, jak kunsztownie one zostały zapisane i jak wiele treści niosą ze sobą, jeżeli wczytamy się w nie i będziemy poświęcimy czas na ich, na ich studiowanie. Niech nam Bóg w tym dopomoże, abyśmy pamiętając o tych Bożych zapisach o ich wyjątkowym charakterze przede wszystkim uświadomili sobie i pamiętali, że przykazania Boże są dane dla naszego dobra, dla naszego błogosławieństwa. Bóg w ten sposób chce ułatwić nam życie, chce, abyśmy prowadzili je zgodnie z Jego wolą, ale jednocześnie z Jego, błogosławieństwem i obiecuję również nagrodę dla tych, którzy będą kierowali się Bożymi wskazówkami. Niech nam Bóg błogosławi, niech nas strzeże i niech otwiera przed nami oczy cudowności swoich swoich ksiąg, swojej księgi, między innymi swojego prawa. Zapraszam do Obejrzenia kolejnego odcinka, w którym przejdziemy już do szóstego przykazania. Powiemy sobie w nim o następnej grupie oczekiwań Bożych i zastanowimy się, jakie informacje zawarł w nich Bóg. Zapraszam.